22 września 2022 roku witam Was wszystkich bardzo serdecznie w codzienniku biblijnym. Cieszę się, że zdecydowaliście się oglądnąć kolejny odcinek naszego cyklu codziennika i zapraszam do refleksji nad Słowem Bożym, które dzisiaj nasz przewodnik biblijny z Biblią na co dzień zachęca nas, by wgłębić się w Słowo najpierw z Psalmu 89 i 9 wiersza. Panie, Boże zastępów, któż jest jak Ty? Mocny jesteś, Panie, a wierność Twoja otacza Cię. I drugie słowo z listu apostoła Pawła do Efezjan z 1 rozdziału i 17 wiersza. Niech Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, da Wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I słowa chrześcijańskiego muzyka, jednej z jego pieśni, Mateusza Otręby. Któż jest jak On, kto oddałby w niebie tron? Któż jest jak On, kto zostawiłby chwałę swą? Światłość światłości przyszła, a ciemność ciemności jest pokonana. Na krzyżu siebie wydał, by śmierci już zadać kłam na zawsze. Moi drodzy, kiedy przeczytałem te słowa, to trochę poczułem się jak Izajasz, który zresztą opisuje tą historię w swojej księdze w 6 rozdziale, ma wizję i widzi Boga w świątyni, w zasadzie kraj szaty wypełnia świątynię, widzi aniołów, serafów, cherubów. Jest tą wizją troszeczkę przerażony, wystraszony, odczuwa niesamowity ogrom mocy Bożej. I tak, moi drodzy, możemy się czuć, kiedy czytamy właśnie o Bogu zastępów, o tym, że jest mocny, o tym, że Jego wierność Go otacza. I być może, kiedy to wszystko czytamy, czujemy się tacy maleńcy i myślimy sobie, no jak to, że ja i ten Pan Bóg. Ale moi drodzy, niesamowita wiadomość również jest dla nas taka, że właśnie w Jezusie Chrystusie, o czym Paweł mówi, możemy tej niesamowitej chwały dotykać, że możemy z Bogiem przebywać, że możemy przez Jezusa Chrystusa nawiązywać niesamowitą relację, bezpośrednią relację. Możemy usunąć w kąt nasz strach i nawet korzystać z mocy Bożej. Bo właśnie Jezus, przychodząc na ziemię, przechodząc przez krzyż, a później zmartwychwstając, otworzył nam drogę do tej niesamowitości, do tej Bożej cudowności, do łaski i miłości. I dzisiaj chcę Wam życzyć, żeby każdy z Was odczuł trochę tej niesamowitej mocy Bożej w dzisiejszym dniu. Może będzie to jakaś mała rzecz, może jakiś mały cud, a może jakieś spektakularne wydarzenie, może jakieś spektakularne wręcz dotknięcie czy palec Boży w jakiejś części historii naszego życia. Kochajmy Boga i pamiętajmy, że Bóg kocha każdego z nas bezgranicznie. Dobrego dnia Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych codziennikach.